Film, który włączyłeś, jest pełen przemocy, krwi i sadyzmu. Oglądasz na własną odpowiedzialność. Baw się dobrze. Skalpel leży, a my wyciągamy wszystko z niego. Dawaj to. Tak, słuchaj. To jest jelito. Daję ci. Zrobisz sobie na obiad, dobra? Jezus Maria. Ja jestem przyszłością służby zdrowia. Cześć, siemanko, ja jestem Random i zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z symulatora chirurga, z symulatora prawie mojego przyszłego zawodu. Lekarzem niestety nie będę, ale nie ma nic, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Zapraszam was bardzo serdecznie na drugi odcinek. Będzie ich około 10, tyle ile operacji. Mam nadzieję, że będziecie się przy nich świetnie bawić. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę po to, żeby zasięgi troszkę zwiększyć, żeby więcej osób trafiło na mój materiał, zobaczyło moją okrągłą buzię w tym jakże profesjonalnie zrobionym ograniczniku kamerki, czy jak to się tam nazywa, nieważne. Słuchajcie, mamy drugą operację, pierwsza, jak zapewne wiecie, przeszczep serca, trwała około 30 minut, to i tak nic, bo profesor Religa wykonał to w 16 parę godzin. Tym razem odbierzemy telefon, czekajcie. I'm serious, Nigel. This isn't a game. Jestem poważny, to nie jest zabawa. Okej. Okay. Mamy chyba operację nerek, z tego co widzę. Zobaczcie. Jest raz, dwa, trzy, cztery. Co to jest? To zrobiliśmy już? Aha, tu wybieramy, patrzcie, okoliczności, w jakich będziemy wykonywać zabieg. Czyli jest pięć operacji i każdą można wykonać na kilka sposobów. Ale to tym się zajmiemy później. Na razie nereczki. Nereczki. Przeszczep nerki. Miejsce chirurgia. Niekompletny. No co? Nerki, czas przeszczepić! Jedną czy więcej? Jestem ciekawy. Czyli co, na brzuszku będzie należał? Ale za... Aha. Podwójnego przeszczepu nerek. No czyli zobaczcie, sytuację mamy znów taką samą. Tętno ok, wszystko, wszystkie parametry dobrze, saturacja, pojemność krwi w łożysku, czyli w żyłach, tętnicach, w serduszku. Krwi nie traci. Otwórzmy sobie tylko te nereczki. Zobaczmy, jak wyglądają. Dobra, mamy otwarte. Tylko nie mam pojęcia, jak się za to zabrać. Diazepam. Diazepam to jest taki lek uspokajający, ale jak ja mam mu go dać, to... Toż to jest zagadka. Dobra, zacznijmy od leku. Zobaczmy, co będzie, jeżeli... Nie! Moja piła biedna. Plus tego wszystkiego jest taki, że teraz na pewno nie będziemy musieli... Na pewno nie będziemy musieli rozcinać żeber, nie? Jest tam coś? Halo? No i mi orężadę zrzuciło, no. A to jest młotek, to jest wszystko. Okej, okay, najpierw oczyścimy stanowisko pracy. Żeby nie było takiej sytuacji jak ostatnio. Odwróć rączkę. Weź tą butelkę, weź Janusz. Patrzcie, zsuwa nam się cała serwetka. Butelka poleciała, dobra. Myślę, że mamy stanowisko pracy gotowe. Mamy oczywiście znieczulenie, piłę, skalpele, łyżeczki. I to drugie, to jest chyba zastrzyk do eutanazji. Bo po tym, co mu ostatnim zrobiłem, To była masakra. Dobra. Jakieś parametry dzikie. Ale on raczej żyje, zobaczcie. To się zsunęło, bo twórca myślał, że jestem graczem, który nie za bardzo wie, co trzeba zrobić. I o co chodzi w tym zabiegu. Ale dobra, złap tą płachtę już, synu. Nie jelita, co ty mi tu... O, na buzie. Zakrwawione wszystko. Okej. Okay. Co tu trzeba zrobić? Widzicie tutaj, czekajcie, tylko jak to... O, tak. Widzicie tak, tutaj jest jelito grube, tu jest jelito cienkie, tu jest wątroba, tu jest żołądek i przełyk, który wyciągaliśmy, na górze widać płuca. W ciele człowieka troszkę to inaczej wygląda, ale schematycznie bardzo fajnie to wzorowali. Brakuje jeszcze w tym miejscu mniej więcej trzustki, woreczka żółczowego gdzieś obok, tu oczywiście śledziony, z której wszyscy się zawsze śmieją, bo mówi się, że... O, moja śledziona, nie? Ale no nie, nie. Śledziona wygląda mniej więcej jak wygląda. Jest oczywiście wielkości wątroby, ale kształt jak winogrona. Bardzo cienka błona, którą łatwo przebić. Nie coś takiego. Co ja mam tutaj zrobić? To wyjąć mu tę jelitkę? Mam jakieś narzędzie takie, żeby chwytakiem jakimś takim, powiecie?
Nie chcę tutaj go jakoś specjalnie skaleczyć. Są nożyczki, jakiś dziubak, nie wiem do czego to służy. Dobra, to spróbujmy rączką, no a ja. Powiem wam, że jelito siedzi. Siedzi i to takie grube. Jezu! Bym mu zrąbał. To co? Rozkroimy go skalpelem? Kompletnie nie mam pomysłu, co tu zrobić. Dobra, podbądź się tego. Już go nie ma. Nie ma. Okej, okay, rączka wyprostowana. Zobaczmy, może jakimś skalpelem go tam chwycniemy, nie? W pudełku pod jazepami nic nie ma. Jakiś taki... Niezbyt przygotowany ten szpital. Boże, jak tą łapą się steruje ciężko. O, jakbym już coś miał? Mogę to położyć? Dzięki Czesiu. Nie no, tego byśmy inaczej nazwali. Przecież bez sensu. Tamten był czasłak, nie? Irek. Nazwę cię Irek. Irek, słuchaj. Ja tu zrobię takie... Krój go! Pokroiłem? Tak średnio chyba. Nie gniewajcie się, że go tak dziubam, ale... Najważniejsze w tych operacjach jest to, żeby rozpracować dokładnie, co trzeba zrobić. A ja tego jeszcze nie rozpracowałem. Potem zajmie jakieś tak trzy operacje, ale to... Myślę, że stali widzowie są przygotowani na takie rzeczy. Niestety to nie jest narzędzie, które mamy to wykonać. Chyba, że dziubniemy w ten sposób, ale jelito cienkie. Ona jest bardziej delikatna. Wszystko mu tam wykrój. Nerwy są na pewno pod jelitami. No to kurde, tyle wiedzy na tym myślę jeszcze mam, no. O! Coś jakby odciąłem, patrzcie. O! Padło. Skalpel out, szybko zastrzyk, bo mi tutaj kolega się umiera. Dziubaj go. Dobrze, i odkładamy zastrzyk, bo on jest wielorazowego użytku. To był błąd, który poczyniłem na samym początku. Janusz, dbaj o pacjenta. Irek jest ważnym elementem twojej pracy. Zwolnią cię, jak go zabijesz. Nie myśli nigdy żaden chirurg. No już miałem tego... Dawaj go tu. O! Jaki glutowaty! Synu. Masz Irek, trzymaj. To jest twoja okrężnica. Nie wiem, z której strony masz odbyt, ale chyba też nie chcesz wiedzieć. W każdym razie. Chyba jelitka też muszę obciąć, tak mi się wydaje. No dobra, no to co, skalpel w dłuć? Bier to. No i mi skalpel spadł. No i to jest, słuchajcie, bardzo często akurat, tak byłem na sali operacyjnej, a byłem kilka razy, miałem przyjemność. Takie upalanie, narzędzi, to jest norma, nie? Mówi się tylko, że jak spadnie, to jest pech. Oczywiście dla pacjenta, nie dla lekarza, chociaż jak pacjent ma pecha, to lekarz z reguły po operacji też ma pecha, wiecie co chodzi? Te minerki skrzywdzisz, moje nowe. Ziu! Wypad. Ale patrzcie, nawet mamy stabilnego pacjenta jeszcze. Weźmy tą piłę tarczową stąd. Dziękuję. Nie mogę tam sięgnąć, bo mi na to nie pozwala gra. To jest, patrzcie, najgorsze, nie? Takie ograniczenia co do miejscówek. Wiele gier tak ma zresztą. A jak nie ma takiej bariery, to za barierą z reguły się zabijacie. The Forest, Fortnite, PUBG, wszystkie takie, wiecie, najbardziej znane. Dobra, zdenerwowałem się, dawaj mi nowy skalpel. Nie wiem, co tam chwyciłem. Co teraz mam? Skalpel, dobrze.
Położmy się tu na Heńku, Irku. Będę ich tak mylił, musicie mi wybaczyć. Irek, weź tu sutem wypchnij. Ło! Zegarek straciłem, ale jest skalpel. I to złapany nawet profesjonalnie. Dobra, cniemy. Gdzie? Tu? Tak, odcięte. Jakieś jeszcze miejsca są do wyjęcia? Wzięcio. Okej, okay, nieważne, na razie odłożymy skalpel. Kurwa. Tylko, że dalej tego nie mogę złapać. Tam była taka penseta, to może by tak pensetą. Tutaj jest penseta. Potem będziemy operować w karetce, słuchajcie. Tak jak to będzie w moim zawodzie. Teraz się rozgrzewamy, wiecie, ćwiczymy co i jak musimy wiedzieć. A potem wszystkie 5 zabiegów w karetce zrobimy. A ta będzie wszystko trzęsło. A ty masz jakieś dzikie ruchy tężyczkowe, chłopie. W sensie jego trzęsie, jak Parkinson. O, patrzcie. Jezus, kalpel. No złap go za to jelito. Nie, nie. Chodzi, to jest walka o wszystko. Wracaj tu. I siedź tam. Jezus. To był chyba zawał serca. Okej, tylko jeszcze nie wiem, gdzie mam go dokładnie przeciąć. Albo tak go poświstuję na kawałki i wtedy go wyciągnę. Co o tym myślicie? To jest kurde sposób na przyszłość, na biznes. A rośnie go w jednym miejscu na razie tylko. Siepaj go tym! Przyszłość polskiej medycyny, widzicie? Cia, 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 cia. Dobra, odkładamy i próbujemy teraz to wyjąć. Nie, bo mi skalpel ludzko w kościół. W kościół. Okej, okay, ręka bez rękawiczek. Zero zabezpieczenia się, jeśli chodzi o antyseptykę. Może to wyciągnę, patrzcie. Dejmie tą wątrobę. No i nie złapałem, ale było już blisko. Ale alkoholikiem nie jest, bo tylko nawet taką blum, blum, widzicie to? Już sięgnij to! Patrzcie. Bo sens... Daj mi tą rękę tu. Bo sens tkwi w szczególe. Jak ja lubię. Dobra, tylko ja dalej nie wiem, co mam z tym zrobić. To jest niby ucięte. Mam tyle utraty, nic mi nie mówicie krwi. Irek, wiem, że cię boli. Siedzisz cicho i co, i happy jesteś, tak? O Jezu, jaka okrężnica tutaj. Zero. Jeszcze trochę tego jest tam leku, więc spokojnie. Tylko kurde, ja dalej nie wiem, co tu zrobić, no. Rwij to! Naprawdę mocno ciągnę, słowo wam daję. Chyba nie tędy droga. A ja był tak młotkiem? Albo nie młotkiem. To fajny dźwięk taki. Coś poszło nie tak, słuchajcie. I dalej nie wiem, co robić. Jezu, jak ta piła w nim chodzi. Dobra, zabiliśmy go w 12 minut. Ale mniej więcej wiem, jak przekroić jelito grube i cienkie. Ale w jednym miejscu. Ale wyjdź spokojnie.
Wszystko jest under controlem. No, daj mi tą szmatkę. Irek, słuchaj. Teraz zasłonię ci twarz, ale potem cię odsłoń. Niechże nie denerwuj się. Ciekawe, bo się. Wiesz co, bo szmatkę. O, właśnie. Irek, ty prześwitujesz. Wyglądasz tak niewyraźnie. Ma świeciny skorbi. A skalpel, nie? W pierwszej kolejności tam był. Ale burdel na tym stole, siostro! Czy bałagan, przepraszam, chciałem powiedzieć bałagan. Jak złapać ten miecz? Już raz to miałem. O, jest uchwycony. Zaostrze... Myślę, że zniknął. Co pany? Trochę tak niezbyt wiecie, o co chodzi. Nie, ja muszę inaczej złapać. Bo to stanowi zagrożenie dla życia pacjenta. Zresztą, dobra, umówmy się, ja stanowię zagrożenie dla życia pacjenta. No, nie ma tego złego. Tak go opuść. Nie mogę go złapać inaczej. Cofnij, opuść. O! Jezus, utknął mi! Siostro! Ale jest progres, patrzcie. Zaraz mi tam w szyję mu wejdziesz, chodź tu. Ej, nie mogę go złapać. Co się dzieje ze skalpelem? Zbugował mi się skalpel, co mam zrobić? Dobra, nie. Poddaję się. Dajcie mi taki normalny. Te kubki są chyba tylko po to, żeby przeszkadzać i ten, i rozpraszać lekarza, nie? Serio. Mam coś w dłoni chyba. Jak złapany profesjonalnie, zobaczcie. Przetnij go, dobrze, to jest twój moment. Miej go tam. Nie tam, no to tu. Tak jest, tutaj. Jelitko przeciąłem, zobaczcie. Czyli już jest progres, bo już wiem. Mniej więcej widzę, jak to wszystko działa i wiem, co robić. Momencik. Jeszcze się nie wyżyłem na tobie. No nie krwaw mi tak. Za bardzo wiem, gdzie jeszcze mogę przeciąć tego typka. O, teraz się okrężnica, czyli... jelito grube się odcięło, ale jeszcze szukam tutaj, póki ten skalpel trzymam, czy mogę go jakoś tak, wiecie, bardziej subtelnie przeciąć, nie? No ale z moich obliczeń wychodzi, że nie. Ono w ogóle nie jest luźne, no to chodzi o to, żeby to było luźne wszystko. Tylko, że jak mi zaraz skalpel zostanie... Jezus! Mamy to! Mamy! Skalpel leży, a my wyciągamy wszystko z niego, dawaj to. Tak, słuchaj, to jest jelito, daję ci, zrobisz sobie na obiad, dobra? Jezus Maria, ja jestem przyszłością służby zdrowia. A, to jeszcze nie koniec, patrzcie. Chwytłem? O, słuchaj. A tu jest na czwartek. Czwartek co tutaj, dobra? Masz. Z ziemi też podniesiesz, wiesz co, bo to opłuczesz, obtokniesz i będzie. Gdzieś tak. Śmiesznie wyglądasz, Irek, Andrzej. Dobra, mamy tam nerki. Oczywiście znowu nam żołądek przeszkadza, no ale to już do tego przywykliśmy, nie?
Te żółte kabelki, które widzicie, to są moczowody, czyli takie rurki, którymi wasze siki idą z nerek. Złap tą wątrobę i wyciągnij mi ją stąd. Co, nie? O ty. Wsadź mu tam rękę. Bądź odważnym, chirurgiem. Nie? Dobra, ja ci załatwię, czekaj. Zapomniałem w sumie jednej bardzo istotnej rzeczy. Zaszczytnik. No mi tu krwawi, a ja się bawię w najlepsze, nie? Okej, słuchaj Iluś, dziubamy cię. Chcę go tylko dziubnąć, no. A jak długo dziubnę? Jezu, kręgosłup mu widać. Co ja z nim zrobiłem? Dobra, zero. Oddziubnięty. Pisk. Teraz się możemy bawić w wyjmowanie wszystkiego, co miał w środku. Zegarek mi tam został! Odej zegarek. Kontrowę ten. Słuchaj, położę obok, dobra, bo już na głowie nie masz miejsca. Irek, nic się nie przejmuj. Wszystko jest pod kontrolą. Z tym zegarkiem to jakoś sobie poradzimy później, wiesz? To też się nie przejmuj. Szkoda, że się nie da wyrywać tych narządów wewnętrznych. Kurde, ja bym go tak od razu tym żołądkiem, śrubodubu i ten. Co, próbujemy skalpelem? Musimy chyba spróbować skalpelem, bo widzę, że inaczej to nie pójdzie. To dobre ustawienie zastosować, tak żeby zrobić to. Odcięty. To jest, słuchajcie, pełna profeska. Ja bez studiów mogę leczyć. Ważnie. Ja podchodzę, nie ma, nie? Życia chyba. Kiedyś śmieszy ze swoich żartów. O Jezus. Jest teraz gorzej. Ale nie odsuwujcie, co? Okej, okay, tylko teraz tak, pewnie muszę odciąć przewody moczowe, czy też moczowody. Dobra, puść to. Puść to. No, dobra. Chyba skalpelem będzie najlepiej, nie? Ten skalpel to mi dzisiaj normalnie, słuchajcie, ratuje. Jezus, życie mi ratuje. Muszę je przeciąć w jakimś konkretnym miejscu. Jakieś te nerki są takie zbrązowiałe, zobaczcie. Dobre te moczowody. O! Aha, czyli tu je trzeba obciąć, dobra. Nawet jak miał zdrowe te nerki, to teraz już chyba nie ma sensu ich leczyć. Po to z nimi zrobiłem tą masakrę, jakaś jest. Skalpel leży. Powiem, że ta operacja mi się podoba z jednego względu. Mam miejsce na jego klacie, żeby sobie odłożyć narzędzia i narządy wewnętrzne. Dobra, Piotrek, profesjonalnie to zrób. Piotrek. Jest profesjonalnie, ale wiem, że ta nerka jest odłączona, bo ją odłączałem już, nie? Tam widzieliście, że było takie tudududu. Możesz go złapać, synu. Jeszcze za mało tą rękę wsadziłem. Myślę, że zaszyjemy go z zegarkiem. Nie będę tutaj jakoś kombinował. Okej, okay, jest coraz lepiej. Dobra, nie jest. Żadnych postępów nie mam. Ale dźwigniemy go ze strzykiem, bo mi się niebezpiecznie czas kończy. A nie chciałbym... tego wszystkiego robić jeszcze raz, wiecie o co chodzi. O, oddziubnięte. Oddziubnięte jest jego tak jeszcze. Poprawiłem, żeby ładnie wyjąć, wiecie o co chodzi.
teraz zaściekniemy gościa. Chodź tu. Słuchaj, Iruś, będzie ukłucie. Dziękuję. Ale profesjonalna robota teraz, chodź. Profesjonalna. Włóż tam rękę. Ej, to jest odcięte, oddawaj mi tą nerkę, no Irek. Jak ja mam tu pentegnąć, co? Mam tu jakieś szczypce? Może tym się wbije w tą nerkę. Zobaczcie, co o tym myślicie? Nie stół, puść to. Wiem, jestem bardzo impulsywny, ale nic się nie przejmujcie, dam sobie radę. Już prawie po to sięgnąłem, spokojnie, już prawie po to. Nie, poddaję się. Czemu tą drugą nerkę jeszcze, więc słuchajcie, jesteś prawie w domu, nie? Idealny czas na odcinek, 25 minut. Boże, jak w snach. Paluszkami wyspłyłem, patrzcie, o tak. Ta ręka się baguje, coś nie mogę tam nic zrobić za bardzo, ale random się nie poddaje. Na tu też nie dostałem, bo chociaż tutaj się pogrzebię. Dobra, moment. Już lepiej nie będzie, no. Jak to z tego nerku miejsca wyjąć? Słuchajcie, to jest ten moment. To jest ten moment. Irek, proszę cię. Daj tą nerkę, co? A nie wyglądasz tak swoją drogą, Iruś. Czekajcie, zrobię sobie screenshot na miniaturkę. To może być dobry pomysł. Dobrze wygląda. Nerka już wyszła, już bardziej nie wyjdzie. Tylko jej się... Albo inaczej, patrzcie, bierzemy palec. Ciuch. Palec, gdzie palec? Paluszkiem to. Przepraszam, że nic nie mówię, ale to jest absolutne skupienie, level 5000. Dobra, teraz rączka. To jest ten moment. Słuchaj, Iruś. Wiem, że nie jestem dobrym lekarzem, ale profesjonalnie wyjmę ci rękę. Nerkę. Rękę też. Chodź, Iruś. No, już bardziej się nie wytoczy ta nerka, zaraz mi utknie tam na dole. Jak ja teraz nie potrafię tej nerki wyjąć, to co będzie, jak będzie ten? Karetka jechała, nie? Iruś, naprawdę. Współpracujmy, synu. Synu. I'm your father. Chyba mam, co? Pruń. Bądź wolna. To nie jest tak wolna, no. Dobra, nieważne. Słuchajcie, 14 minut zabiegu, ale jestem się dumny, bo zrobiłem go za pierwszym razem, nie? No i sobie przerąbają właśnie, dobra, nieważne. Może uznaję jak drugą wsadzę.
Przepraszam, że odcinek jest tak długi. Po prostu pewnych rzeczy jeszcze nie umiem. Jeszcze się nie uczyłem. A przeszczep nerki to wyjątkowo poważna sprawa. Naprawdę to nie jest takie... Hopsiu! Ale powiem wam, że rozumiem tą radość lekarzy po przeszczepach. Jest takie w końcu. On ma tak grube paluchy. Grubasie, dawaj to. Boże, co za... Może o to chodzi. Nie? Cygarek wyrzuciłem. Zakrwawiony. Do wyrzucenia. On już szczerze przeszczep się nie uda. No ludzie, no. Jezu, ta nerka, naprawdę, naprawdę, jesteś ładna, czerwoniutka, ale... Cię, cię kochają! Tak jest, słuchajcie, jeśli chodzi o ten odcinek, to oczywiście wszystko, operacja zakończona pomyślnie, ocena D, czyli najgorsza, jaka może być. Porobiliśmy ją strasznie długo, to dlatego zapraszam was na operację mózgu już niedługo, w kolejnym odcinku. Wypatrujcie informacje na grupie na Facebooku, randomowi, jak wpiszecie na Facebooku, na pewno znajdziecie. Tam wszystko będę mówił, informował, powiadamiał, ble, 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 ble. A jest coś jeszcze oprócz operacji? Operacja, osiągnięcia? Niewiele, ale dobra, to nam wystarczy, słuchajcie. Pewnie jak zrobimy wszystko, to nam się odblokuje dopiero to takie, wiecie, po kolei, nie? Ja wam dziękuję serdecznie za odcinek. To już wszystko. Będziemy kończyć. Jeśli wam się podobało, wiecie co robić. Łapeczka w górę i tak dalej. A ja was zapraszam raz jeszcze na odcinek z przeszczepu mózgu. Albo nie wiem, wymiany może coś tam komuś. Wiecie co chodzi. Co i co to jest? Czekajcie, da się wymienić dysk? Dobra, nie. Jest mało czasu. Słuchajcie, ja kończę. Do zobaczenia. Siemanko. Cześć.